Snake, 1-4, ready for departure. Snake, 1-4, taxi in sequence. You're number 7 for departure. Snake, 1-4, taxi clear of the runway. Snake, 1-4, ready for departure. Snake, 1-4, taxi in sequence. You're number 7 for departure. Tak, mówię, hamulce. Do pełnej. 3, 2, 1, go. Take one, one, one. Snake, 1-4, ready for departure. Snake, 1-4, taxi in sequence. You're number 7 for departure. Snake, 1-4, ready for departure. Snake, 1-4, taxi in sequence. You're number 7 for departure. Czy w powietrzu widziałem jakiś wybuch za mną? Snake, one, resume all navigation. Potwierdzam. Snake, 1-4, taxi in sequence. You're number 7 for departure. Taxi, runway 2-1. Snake, 1, resume all navigation. Coyote, dead rifled. Widziałem. Co robimy? Nie wiem, pyta Jacka. Flight logo, line up, runway 2-1. Nie wiem. Problem. Lobo 1-1, po ciebie to nie będzie raczej samolotu dla ciebie, bo ty wybuchłeś, tak? Tak, podejmij decyzję. Utrzymuj 300. Kontynuujemy? Na razie tak. Przyjął? Twoim prawym skrzydle zbliżam się. Dołączam. Takam do mnie 6-5 Yankee. Przepraszam, wróć. 9-5 Yankee. Lobo 1-1, what is your problem? You are disrupting traffic. Lobo 1-3, taxi clear of the runway. Speed check. 3-3-3. Przyjął. Lobo 1-1, what is your problem? You are disrupting traffic. Lobo 1-1, what is your problem? You are disrupting traffic. Flight Lobo, take off runway 2. Three in position. Echadek podejmie decyzję. Słuchaj, musiał sobie dać lot. Nie wiem, czy by to poczciwie mu się udało zrobić. Mamy dodać? Powtórz. Połączę się zdalnie z serwerem, przygotuję mu lot. No dobra, jak uważasz, jak dasz radę, to zrób tak. Tylko nie wiem, co z twoim lotem, czy się tam nie rozdupisz. Masz 45 mil.
To co, on zapomniał wyłączyć kółka i pewnie zaczął skręcać. Ja nie wiem. No wybuch widziałem tam. A tylko zobaczyłem, jak mi się kokpit rozświecił na żółto, więc już widziałem, co się świeci. Najlepsze jest to, że jeżeli chłopaki z tego wystartowali, to powinniśmy zrobić restart. Tak na moje oko, nie? Bo skoro coś się rozjebało na pasie, oni potem startują, to też są rozjebani. Odładuj się na serwer, o godzinie 8.32 masz jednoosobowy flight. Czyli szybko, szybko. Częstotliwości i reszta bez zmian. Data. Tanker. Data. Idę na autopilocie na aut, praktycznie rzecz biorąc. 24 wyrównuję. Trochę przyspieszam. Snake 1, go spread. Cowboy, go spread. I pomału wyrównuję na 2-4. Speed 2-9-5. Jaki macie kolor huda? Ja mam zieleń. Zieleń. A co? Ja bo miałem biały, to w ogóle tak napierdala po oczach od tych kurwa chmur, że tak stwierdziłem, że chyba żółty sobie rzucę. Może być zielony.
4 jest tak noc. Snake 1 for Victor check. Loud and clear. Zaraz będę startował. Podasz mi taką do siebie? 95 Janki. Po prawej jesteś ty, Spring? Tak. Jak widać. Mhm. No widać. Jeszcze chwilę nie ruszaj, jedną fotką. Okej. Trochę lekko na prawo mi odbi. I troszkę bliżej delikatnie jakbyś. Kurwa, sorry, autopilot się biorą. Ojojojojojojojoj. Zabijcie się. Jebli. Boże, sorry chłopaki, kurwa. Przepraszam was najmocniej. Skynet, strasznie latasz, lagujesz. Przechodzę pod tobą, Kaju. Masakra. O, Sky, lagujesz troszkę. Już lepiej teraz. O kurwa, co tam się dzieje? Sky, gdzie ty jesteś? Z lewej strony. Ja jestem z prawej swojej, Sky z twojej lewej, u góry. A widzę, widzę. Kurwa. Sorry chłopaki za tą sytuację. Okej. Z tymi screenshotami. Czekaj, ja się za chwilę już ustawiam. Tak, o. Tak chciałeś chyba, nie? 380. Tak chcesz? Możesz jeszcze podejść odrobinkę. Czy mogę dotknąć 9 XR? Nie. Teraz na staki po prostu, tylko żebyś w linii bliżej szedł. Ale kurwa, co Skynet rzuca. Kurde, coś z tym netem u mnie też mi skaczecie. Tak jestem? Mhm. Ej, dobra. Strasznie skajuj cię rzuta. Ja go zgubiłem w ogóle. Na twojej prawej. Aha. Dobra, widzę. Mamy dychę do tankowca, ustawcie się na lewym skrzydle już pomału. Dobra, Spring, przechodzę. I też. Dobra. Dobra, Sky, tak zostań. Ja wchodzę między was. Dobra. Panowie, będziemy szli lewy zakręt. Lewy zakręt. Przyjął. Telefon 30730. Będę trójką. Switching 30730. Zgłaszam do tankowca. Lewy zakręt ciasniej. Skynet, boję się dzisiaj o ciebie. Co? Boję się dzisiaj o ciebie. Fuck. Już go dostrzelę. Nie, mi tu chodzi o twój net. Nie. Skynet, gdzie jesteś, bo cię nie widzę? Widzę cię, spokojnie leć swoje. Dobra.
Lobo One, Snake One, Uniform check. Gruz podpół, jak cię znaleźć? Lobo One i Uniform na 5. Ale skoczył. Kieruj się na ten kowiec, po prostu leć po trasie, znajdziesz nas tutaj. Lobo One, Snake One. Snake One, Lobo One, przed wami widzę, że się ustawiacie. Zajmujemy pozycję za tankowcem na lewym skrzydle. Kapitan. Uważajcie na moją trójkę, bo Skynetowi trochę laguje coś dziś. Tak, jesteśmy na wyższym pułapie. Widzimy was po prawej stronie. My jesteśmy wyżej na 25. Kapitan. Tak mam przy tankowcu. Rozpoczynam procedurę. Iść trochę szerzej, Skynet. Snake, 1-1, channel 1-1. Clear to contact position. Kojot, ustaw się na uniformie 307-30. Chcę dzisiaj coś. Snake One Four, Uniform check. Pardon, click. Dwójka, szykuj się. Dwójka jest Kojot, ja jestem 3. Jaki Kojot? Kojot nie jest w naszym flajcie już w... Ja jestem dwójka. Aha, sorry, Skynet jest dwójka. Kaj, szybko się. Max 1000 i spierdalać. To ty tak sprint latasz tu koło tankera? Tak. Ustaw się na lewej spokojnie. Snake One, Lob One? Lob One, go ahead. Ile ty masz salutów do tankowania? Dwa tylko. No tak właśnie widzę, że dwa, bo tam jeszcze jeden mój leci. Mieliśmy cztery. Tak, ale... Kojot wybuchł przy starcie. Słuchajcie, dopiero gdzieś tu do nas doleci. On będzie tankował najpierw jako solo, albo gdzieś przed wami, albo po was. Raczej po was. Kurde. Spokojnie, Skaju. Paki mają pali. Pobierz tam, przyklej się, pobierz 500 i odejdź.
Kurwa, nie wiem, czy kogo doleci, bo nie za... alainowałem się i chuj, nie mam kurwa waypointem tego. Zaraz ci wyślę waypoint. Nie, nie wyślę. Dobra, inaczej zrobimy. Zaraz ci podam koordynaty, jak je wbić. Naciśnij kojo czwórkę pod chudem. No jest. B51, enter. Dobra, rozłączam. Dalej. Rozłącz. Channel 1-1, drop and ready to go. Snake 1-3, channel 1-1. You are clear to pre-contact position. Roger. Gruz dalej. 4-4. 5-3-3. Enter. Dalej. 13. Dalej. 5-7. Dalej. 140. Elewacja 24 tysiące. Snake 1-3, channel 1-1. Clear to contact position. Podaję ci w prawym dolnym rogu chuda odległość do nas, do tego waypointu. Nie. Dobra, z prawej strony, gdzie masz alignację, ten duży przełącznik, przestaw go w prawą pozycję in FLT, czyli in flight. Tester, ustawcie się szybko. Tester, ustawcie się w lewym szybko. Labo One, ustawcie się szybko do tankowania. Jesteśmy ustawieni. No, in flight. Leci trzyosobowy flight. No jest, in flight, no. On powinien się za jakąś chwilę tam zalajnować i powinno się teoretycznie... Zobaczymy. Alajnuje się, dobra, poczekam. Trink, ile alajnacja w powietrzu? Nie wiem. Dobra. Ja tam zawsze do 4 jebałem. Minimum do 4. To słyszałeś, kolek, minimum 4 minuty, żeby ci tam nabiło, nie? A potem przejść do Navi normalnie. Tak. Pamiętaj, że cofasz drugim przyciskiem myszy. Dobra, jest. Już was szukam. Kieruj się kursem pojot na 180 mniej więcej. Szukaj po radarze na wysokości 24 tysięcy. Lobo One, Snake One. Snake One. Skończyliśmy. Tanker jest wasz. Snake One, idę w centralnej osi tankowca. Przede mną mam Springa. Po prawej widzę Skymeta. Już jestem za wami. Nie, jestem w swojej lewej, Skynet. Spring, sorry. Skyneta masz po prawej. Zaraz cię będę mijał z lewej. A dobra, widzę. Myślałem, że też mam. Widzę, mam. Też mam zwęgle. Dobra, to ja zwalniam. Dobra, to się wstrzelaj najwyżej dla Skyneta z prawej strony, nie? No, to może mi miniesz. No, spokojnie, bo ja też mnie zapierdzam, żeby się nie utrzymywać. Bardzo dobra pozycja, Sky, uważaj tam na niego.
Dawaj gruz, dawaj na przodu. No już podjeżdżamy tam. Ja też nie chcę, nie mogę za boko podejść tu z prawej strony, bo mi tu kasa twoimi. Widzę, że oni przy tankowcu są. Ja już jestem z prawej. No tak. No tak, oni są przy tankowcu, ale po tankowaniu będą mnie odskakiwali na prawo i zostawiali miejsca dla następnego, tak? Także ja też mogę im się kurwa wlekać na głowę. Stańmy po prostu w takiej odległości, jak teraz jesteśmy. Takie jesteśmy. No. Spring, ty jesteś ostatni, utrzymujesz ten ustaw takana do tankowca. Chyba 6-3 Jank będzie. Albo ten takan. Nie 6-3. 2-9. Czekaj, muszę trochę nawrócić. Gruz, co tak wolno? 2-9, mila. No i tak trzymam mniej więcej mu. Trzymam 290, panowie. Ty się nie bój. Tu jest wszystko pod kontrolą. Ja się nie boję, wyjebane, co tam robisz. Ej, Gruz, kto mi ustalał waypointy? Ja. Bo tak chyba nie potrafię, bo do dwójki mam od zaebania. Tak, bo dwójkę masz przy tankowcu i trochę dalej za tankowcem. Powinieneś się tu na nas pierdolić, na twojej dwójce jesteśmy gdzieś tak. Ale ja tu mam prawie 1000 mil, no to nie wiem, czy to jest dobrze. Nie, to na pewno nie. Ja go kurwa nie widzę niestety. Słuchaj, leć z kursem 180, ustaw radar na 80 mil i elewację radaru tak pomiędzy 15 tysięcy w górę. Trochę zwalniam. Kastora masz przed sobą. Wiem. Lobo One Snake One, jestem za tobą jakieś 30 mil. Lobo 1-2, Chow 1-1, heads up, tanker is entering turn. Dwie. No tankuję moja dwójka. Wychodź. Kurwa, i to zrobiłem siostrę. No zwolniłem sztachety, kurwa. On trzyma 280 do chuja. No. Nie wiem, co ten tanker odpierdala tu dzisiaj. Spring, sztachety, przepustnica... Przepustnica do zera, sztachety. Trzymaj po prostu lewy zakręt. Tak jak trzymasz, dobrze trzymasz, cały czas. Jaką masz prędkość? 274 w tej chwili. I dobra, mocy. I pomału mocy, jestem twojej prawej. Widzę. Spring, psycholu, nie włóż mi na dupę, kurwa. Nie, już jestem z twojej prawej, spokojnie. Dobra, nie, bo tak widziałem, że poszedłeś blisko, myślałem, że się chcesz trzymać ciasno, nie. Nie, kontroluję po prostu, wiesz, że chciałem się przytrzymać tak, żeby dogonić cię od razu. Luźny szyk, bo tu widzicie, co tu za kurwidołek się dzieje. No. A co my generalnie tutaj robimy? Co? Generalnie to czekamy, że oni zatankują. Powtórz, bo przycięło się z mnie. Czekamy, aż zatankują i to i wracamy. Zrobił. Ktoś coś trzymał. No. Kaj. Nie. Chyba kojotek się próbował bić. Gruz, tylko kogoś zalokowałem, mam do niego 40 mil. Roger. Powtórz jeszcze raz. Kogoś mam na 40 milach przede mną. Trzymaj ten kontakt, my się powinniśmy wkręcić w kółku, tak? Kurwa, jak fajnie, czy wy... Kurwa, czy ty masz chłopie zbiorniki? Mam, powinienem mieć, założyłem. Ładowałeś się, bo ja ci tego nie dałem.
No kurwa, ładowałem, ale nie widzę, że nie dodałem. Ile ma wachy? Ile masz paliwa? 300. W tył, tył na lewo i do bazy. Przyjąłem, kurwa. Wracaj, kurwa. Stawię się na weapon, z którego wyleciałeś. Jeżeli... Dobra. Już zasuwam. Tylko nie dopalaj, bo się spalisz, kurwa, przed bazą. Lobo One Snake One. Lobo One go hit. Słuchaj, myślę, że zrobimy takie coś. No, my na was czekamy tutaj. Się ustawimy w szyku, powiedzmy, lewe schody. Wy wejdziecie na naszą piątą i ustawicie prawe schody. Czy robimy na breaka na jedną stronę wszystko? Wszystko na jedną stronę, przed lotniskiem. Dobra. Moją dwójkę puszczam, ma problemy z samolotem. Z awioniką i będzie zgłaszał emergency, będzie siadał pojedynczo. Umówmy się, Lobio, w ten sposób. Na razie kierujemy się w kierunku Aviano, na 40 mil przed Aviano zmienimy uniform, a dalsze sytuacje będziemy podejmowali sukcesywnie podczas lotu. Przyjął. W takiej sytuacji wszystko może się tu wydarzyć, także... Ja proponuję... Ile masz? 3 samoloty? Łącznie 3 ship flight. No i u mnie też będą 3, czyli wasza trójka, nasza trójka, nie robimy żadnych szóstek. Kojot tu leciał do nas, ale z braku, że nie wziął buty i ma mało paliwa, odesłałem go z powrotem do domu, także... On już pewnie będzie przed nami lądował na Aviano. My trzymamy się za wami, czekamy. Polecimy we flajcie na dwie luźne trójki, tak? Dokładnie. A gdzie jest ten z Udbine samolot? Nie mam pojęcia, nie wpisałem go na datalinku. Prawdopodobnie wraca gdzieś do bazy, tak? Ja widzę. Kujdzie. Wszystkie. Miał się tu z nami spotkać. Z Udbiny to chyba bałwany lepi, kurwa, w domu. Na 307 miał się zgłosić. Ten stalker robi. Flight Lobo po tankowaniu. Rozłączamy tankowca. Za nami lecą jeszcze dwa loty. Powtórz? Za nami lecą jeszcze dwa loty. Za nami? A! To Edek z Cyganem 4-1. Tak, i za nimi jest jeszcze jeden samolot. Flight Lobo kieruje się Starpoint 5. Dobrze, Bobo Snake też. Gruz, zgubiłem was. Idziemy na piątkę. Flara. Takam do mnie 9-5 Janki. Obijam w prawo. Powinieneś widzieć flight Lobo. No Lobo widzę. Za Lobo zaraz. Z prawej strony Lobo, na godzinie 5 u Lobo. Idziesz niżej, podaj wysokość szybko, elewacja. 20 tysięcy w tym momencie. 1800, godzina twoja 4-5 wyżej. Wizual. Klara? Widzę, za przed wami jest. Rozpędzam. Dylu, spędzasz?
Heading na waypoint 5 ustawę. Przyjął. Jaką masz prędkość? 275 i rozpędzam do powyżej 300. Elewacja 20 na 800. Przyjął. Go one, snake one. Lobo one. Nasza elewacja 22800, wy widzę, że jesteście jakieś ty... Na waszej godzinie 5 kierujemy do Aviano. Właśnie heading po iPhone 5. Czy 120 Sky na lewej? Jestem, tak. Dobra. A lewe schody, tak? Lobo One, Snake One. Tak. Go ahead, Lobo One. Najprawdopodobniej będziemy pierwsi tutaj w okolicy lotniska. Ja puszczę swoją dwójkę do lądowania na emergency. Roger. A wtedy wymyślimy, co tam robimy, czy będziemy te breaki robić, czy nie. Dobra, na pozycji podobnie. No i elegancko, 350 utrzymuje i spokojnie lecimy tam za Lobo One, tak? Nie mają emergency, to też zostawimy im chwilę miejsca, niech przećwiczą swoje. Lobo One, Snake One. Lobo One. To słuchaj, tak jak mówiłeś, podchodźcie pierwsi do tego lotniska, wypuścisz dwójkę, a potem zadecydujemy. My trzymamy tam lekki dystans między wami, żeby w razie sytuacji awaryjnej było miejsce dla was też, nie? Lobo One. Tak, to melduj. Dobra, bo ci się piątka zaraz skończy. Ja bez automatu idę manual. Dobrze. 6 i poprawiam. Tory już takich więcej akcji nie zrobię. Tylko się upewniam. O? Tylko się upewniam. Nie, no dobrze, bardzo słusznie, mądrze politycznie, nie? Ufać, ale przede wszystkim kontrolować. Zajebałem się jak młody, wybacz to. No, ładnie poleciał w lewo. A ja tylko spojrzałem, gdzie jest Skynet, nie? A Skynet, ja patrzę tylko, czy wyjebił mój statecznik, czy nie, kurwa. Sorry, chłopy, naprawdę sorry. Kojot, jak daleko jesteś? 23 mil od Aviano. Przełącz się na 28465 i zgłaszaj tam lądowanie. Przyjąłem. Ty, czy tam Bully czasem nie leci za Lobo Flightem? Czekaj, nie widzę. Nie, leci jedynka i z boku, z lewej ma dwie sztuki. Co tu? Ta. Castor. To Castor, Lobo. Ta, ale jak... Ale... Bajro? Co? Ja widzę, że Bajro miał. Ja widzę trzy sztuki na zielono i jedną na niebiesko. Trzy sztuki na zielono i jedną na niebiesko. Tak. Czy na radarze? Na tym, HSD. Jak masz w datalinku zaprogramowany wujek? NASA, czwórkę. Mam 11, pod jedynką 11, pod dwójką 12, trójka 13, czwórka 14. Piątka 2-1, 2-2, 2-3 i 4-1. Lobo One, ja do 15 tysięcy. Ja mam do czwórki, potem mam 2-1, 2-2, 2-3 i 3-1.
Pod ósemką mam 3-1. No dobra. A pod 1-4 masz normalnie 11, 12, 13, 14? Tak. 1-2 widzę na 23 tysiącach z mojej prawej, zaraz za Lobo. A to ciekawe, kurde. Was w ogóle nie widzę, nie? Oprócz tego, że widzę was w wizualu. No to czekaj, zalokuję to gówno i zaraz zobaczymy, kto to jest. Nie, to czekaj. Jest inaczej. W ogóle jest śmiesznie, bo jest tak. Na radarze do lokowania, w tym miejscu, gdzie mam na HSD, nic nie widzę, tak? Za to widzę was bardzo blisko siebie, nie? Na radarze do lokowania. Na CRM-ie. A na HSD jesteście wy. Zaraz za tym Lobo. Ja pierdos. 357. 45 mil mamy do lotniska. Dobra, przechodzimy na 28465. Snake One, przechodzimy na uniform 28465. 28465, nie? Naciśnij COM 1 i po prostu Enter. Będziesz miał poprzedni uniform. Lobo One, uniform check. Snake One, One uniform 5x5. Oni zeszli już do 15 tysięcy mniej więcej, schodzimy i my. Snake One. 15 tysięcy stóp. Idę u prędkość 3-4-8 i będę utrzymywał przepustnica do Idle. Czwórka na opadaniu. Trzy, trzy, sześć. Zwiększam opadanie do szóstki. I 330. Ile utrzymujesz? Utrzymuję te 330 w tej chwili. Jak zejdziemy, wylewelujemy się do tego breaka w razie czego. Zobaczymy, co Castro tam ustali, jak oni to widzą, to ich lądowanie, tak? Może my zrobimy tego breaka, najwyżej wejdziemy na 1500. Ładna pozycja, panowie. 3-3-2 i cały czas opadanie na szóstkę, nic nie zmieniam. Przepustnica na idle. Możecie silnikami delikatnie do mnie podchodzić. Ale utrzymujcie na razie taką odległość. Będzie wam potem łatwiej, jak będziemy się prostować, po prostu podejść i wejść już na ładną pozycję do breaka. Coyote final approach. Panowie, pomału zaczynam zaciągać. Albo nie, przechodzimy dalej. Ciśnienie, dwa oczka w górę. Snake One, schodzimy do wysokości 8000 stóp. Cały czas 3-3-2, panowie. I tak przy 10 zacznę pomału wyrównywać i troszeczkę dawać mocy. Żeby utrzymać te 330. Lobo One, aktualnie 21 mil od lotniska, zniżamy do 5000. Snake One w tej chwili 22 mil od lotniska, będziemy czekali w holdingu. Na wschód od Aviano, na jakiś tam 15 mil. Altitude. 9000, zaczynam panowie pomału wyrównywać. Troszeczkę przyspieszam, już prędkość spada. Po lewej godzina 11. Jest kontakt. Wzrokowy. Lobo One, Snake One, kontakt wzrokowy, wasza godzina 5. Snake One wykonuje chodnik na 15 milach od Aviano. Blisko.
Elewacja 8000. Dobra panowie, wyrównujemy, troszeczkę przyspieszam. Zaciągam do góry nosek. W tym momencie robimy sobie zwrocik w prawo, będziemy na 330 prędkość utrzymywali sobie chodnik. 14 mil od lotniska, pozycja z wiatrem. Viper 1, runway clear. Snake 1 w tej chwili holding, 15 mil od Aviano, widzimy jak podchodzicie. Pozostajemy, czekamy na wasze zaczynanie. 340. 45 stopni przechyłu, wysokość 7500 i utrzymuję te 3-4-0 powiedzmy. Trochę wysokości jest, mogłem. Goja, to jest wizual. Trzy, trzy, pięć. Do 3-4-0, jakieś 7 punktów. Lobo, 1-2, declaring an emergency. Lobo, 1-2, declaring an emergency. Lobo, 1-2, drop an emergency. You're clear for immediate landing. Runway 2-1, alerting the staff. Nie macie paliwa? Dwójka, 8-9. 9-100, trójka. 1-9-1 w tej chwili, także mamy w razie czego na zapasowe. Rifle ma jakąś awarię, zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzy-zero w tej chwili. Lobo 1, Snake 1. Lobo 1. Rozumiem, że... moja trójka zgłosiła emergency, podchodzi do lądowania, my wydłużamy prostą, będziemy robili breaka. Snake 1 w takim razie jest 19 mil od Aviano, wchodzimy z południowego... z południowego wschodu do Aviano, też chcemy wykonać 3 ship flight breaka. 350 i utrzymaj 350. Ustawiamy się mniej więcej tak jak teraz na pozycję Castora, czyli kurs jakieś 350 i wyrównuję na 350, pi 350 i schodzimy do 2000 stóp. Ale po spokojnie, pomalutko. Trzy, cztery, siedem. Wchodzę do 2000 stóp. Mała korekta, 35 stopni w prawo, kurs 030. 350 i cały czas opuszczam do ziemi. Pięć zero, wysokość 5,5. Heading 0,28, pomału wyrównuje, cały czas opadanie, schodzimy do 2000. 3,5,0. Pamiętajcie, jak będziemy teraz zakręcać, bo będziemy zakręcać w lewo, jesteście w wewnętrznym zakręcie, będziecie musieli podhamować trochę.
Może niedużo, może mało, może trochę, ale zawsze wewnętrzny zakręt był przejebany, bo musi się heblować. A krócej. Troszkę przyspieszam 3-4-6 w tej chwili do 3-5-0. To pójdziesz pierwszy w lewo. Tak, tak, ja pójdę w lewo, a wy się musicie trzymać, tylko idąc wewnętrznie nie musisz, wiesz, tak gazować. Jakbyście byli z prawej, to byście, kurwa, musieli popierdalać. Robicie brejka? Robimy brejka. Prawo. Prawo czy lewo? Spring na plecy mi wejdzie. Nie, nie wejdę. Którą stronę tego brejka wykonali? Nie wiem. Chyba w prawo. Lobo One Snake One. Break. O, rozumiem. Lobo One po breaku podchodzimy do lądowania. Ale breaka robiliście w prawą stronę, tak? Lobo One Two, taxi clear on the runway. W lewo. Lobo One Two, taxi clear on the runway. Chuj, my zrobimy w prawo tyle. Lobo One Two, taxi clear on the runway. Speed 3-4-2, wysokość 3-400. Zaczynamy kręcić do lewej, uwaga. Snake One w tej chwili 15 minut lotniska Aviano, wchodzę na prostą, będziemy szybszym flightem wykonywać breaka. 3-5-4, troszeczkę zwalniam. 3000 stóp, 3-5-2 prędkość, 3-5-0. I utrzymuję 3-5-0. ...45 stopni przechyłu, 3-5-3 w tej chwili. ...3-5-0. Flight Lobo One, Lobo One Two, go around wykonał, odchodzimy w lewo. Copy that. Flight Snake One w tej chwili 14 minut lotniska Aviano, podchodzimy z kursem 210. Będziemy wykonywali breaka pasa z breakiem na wysokości 1500 stóp. Odejście w prawo. Przyspieszam trochę, 3-3-7. I schodzimy pomału do ziemi. I utrzymuję 3-5-0. Prostuję lekko. Trzy, cztery, sześć, 2700 i schodzimy niżej. Bardzo ładnie, panowie. Lob one, snake one. One, go ahead. Wykonujcie tego breaka, podchodźcie do lądowania, my wydłużymy prostą i podejdziemy bez breaka z prostej. Tempo. I zaczynamy zakręt w lewo. 3-5-0, 1900 w tej chwili. I zakręcam. Snake One w tej chwili 8 i od lotniska, wchodzimy na oś pasa. Będziemy wykonywać break. Bruce, podawaj częściej prędkość. 4-6. 7. Osiem. Pięć, sześć, siedem, osiem. Brejka, w którą po ilu 3 sekundy za tobą? Cztery. Osi pas. Snake One, mam osi pas, aby mi do lotniska. 3-5-0, 1200 stóp. 3-5-0. 3-5-0. 4-8. 4-7. Przyspieszam.
3, 2, 1, break. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, break. Proszę jeszcze odlądować. Snake One po breaku, w tej chwili rozchodzimy się i podchodzimy do lądowania. Lobo One, oczekujcie. Lobo One, oczekujcie. Do lądowania? Nie widać gruz. Z prawej strony przy górkach. Lot. Lewo, od was, na lewo od was niżej. Widzę, mam. Dwa. Sztachety do 2.50. String, ty tam się szybko wyhamowuj jako trzeci. Spoko. Po wyjściu na prostej podwozie i tyle. Przed tą dużą zieloną górką będziemy zawracać. Odejście na jakieś 5-6 mil. My lądujemy, czy tylko touch and go? A chcecie touch and go? To szybka decyzja. Nie, no nie wiem, no zobaczymy. Nie, lądujemy tam. Chyba, że jeszcze chcemy się tutaj kółko walnąć. Dobra, to lądujmy. Dobra. Bo jak coś, to zgłoszę i zrobimy touch and go i w tyle, nie? Dobra, ląduj. Dobra. 275 na speedzie i zwalnia. Snake One One w tej chwili 6 minut od lotniska, wchodzę na trzeci zakręt i do lądowania. Snake One One crosswind, get down. Snake one one inbound for landing. Miałem problem z podwoziem. Powtórz, Skyu? Miałem problem z podwoziem, ale już jest wyszło. Masz wszystkie. Dobra, ląduj. Gruza nie widzę. Przodu. Niżej. Snake 1-1 na prostej. Snake 1-1, inbound for landing. Good morning, Snake 1-1, clear for landing, runway 2-1, check you down. Snake 1-1, inbound for landing. Snake 1-1, inbound for landing. Good morning, Snake 1-1, clear for landing, runway 2-1, check you down. Flight Lobo, prosta do breaka w lewo. Snake One One, touch go. Dwójkę na pasie. Snake One Three, next time get a clearance before landing. Snake One, trzyosobowy flight touchdown. Czekajcie, będziemy opuszczali zaraz pas. Snake One One, taxi clear of the runway. Skymijem przez lewej. Dobra, widzę. Snake One One, taxi clear of the runway. Dobra, mam sterowanie kukiem. Snake One One, taxi clear of the runway. Zwalniam. Snake One Two, taxi clear of the runway. Snake One Two, taxi clear of the runway. Snake One Two, clear of the runway. Snake 1-2, taxi clear of the runway. Snake 1-2, taxi clear of the runway. Snake 1-2, taxi clear of the runway. Przejdź obok mnie, a potem sobie podjadę. Snake 1-2, taxi clear of the runway. Snake 1-2, taxi clear of the runway.
Snake, 1-2, taxi clear of the runway. Snake, 1-3, leaving runway. Snake, Global 1, Snake 1, pas czysty. Pierwszy z lewej góry. Może też się tak obrócę. I ja ten z prawej zajmę. Drugi z lewej. Coś para na podejściu. Na breaku idą dwóch. Nie widzę ich. Już przeszedł. A, widzę, widzę. Snake, 1-1, copy. Cowboy, cowboy. Boczki do paliwa. Snake, 1-2. 7900, dwójka. Ja to samo. Cowboy, cowboy, copy. Dobra, wyłączam. Godzinę pisze nam 9:22. Dokładnie mamy godzinę i zaraz wam powiem. Godzinę i 20. Pisze 9:23, będzie kurwa dokładnie godzinę i 20 minut. Logo 1-1, inbound for landing. Logo 1-1, inbound for landing. Dobra, trójka się wyłączy. Dobra, to włączam. Snake, 1-3, copy.